Choroby zawodowe. Czym jest choroba zawodowa? Choroba zawodowa to choroba, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych oraz którą spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy. Ten wykaz obejmuje 26 różnych chorób. Najbardziej znane to między innymi zespół cieśni nadgarstka oraz zespół rowka nerwu łokciowego. Co ciekawe, pogorszenie wzroku w wyniku długotrwałej pracy z komputerem nie jest uznane za chorobę zawodową, ponieważ nie jest wymienione w tym wykazie. Jak wygląda procedura zgłaszania i uznawania, bądź nie, choroby zawodowej? Pracodawca, lekarz medycyny pracy lub nawet sam pracownik może złożyć zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej do Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspektor sanitarny wszczyna postępowanie, które ma na celu ustalenie, czy pracownik faktycznie ma taką chorobę oraz gdzie jest źródło czynnika chorobotwórczego. Pracownik w razie stwierdzenia choroby zawodowej może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej na takiej samej zasadzie jak w przypadku odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z ZUS. Życzymy, aby ta wiedza nigdy Ci się nie przydała.